Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, doradca pracodawców RP, największej polskiej organizacji zrzeszającej pracodawców. No i krótkie pytanie o kryzys na początek, no bo mamy już formalnie tak zwany oficjalny kryzys. PKB Polski spada dwa kwartały pod rząd. No i pierwsze pytanie będzie, jak duży będzie to kryzys, czym się będzie objawiał i media donoszą, że Ukraińcy uciekają z Polski. To wygląda mniej więcej prawie tak jak komunikat, że tu zaraz po prostu będzie już nie do życia, skoro Ukraińcy z Polski uciekają. Jak to w ogóle zinterpretować? Co się dzieje? No właśnie, mamy wiele wskaźników, które pokazują, że sytuacja gospodarcza nie jest zbyt dobra. Oczywiście mamy niskie bezrobocie, tak, to jest na pewno dobry cały czas sygnał, tak, i to jest cały czas ta dobra informacja. Natomiast na to niskie bezrobocie składają się przede wszystkim kwestie demograficzne. Wiemy także, że coraz więcej osób, które do tej pory zasilały szeregi bezrobotnych, tak naprawdę dzisiaj stają się świadczeniobiorcami, pobierają emerytury, korzystają z innych uprawnień, więc siłą rzeczy, tak, ta stopa bezrobocia, jak i liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne, jest niska i raczej na takim niskim poziomie będzie i to jeszcze będzie przez bardzo, bardzo długi czas. Natomiast to, co widzimy, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, to faktycznie zaczyna mieć no, istotne wyzwania tak dla naszej gospodarki. Tutaj proszę zauważyć, także faktycznie mówimy o tej technicznej, nietechnicznej recesji, tak jak to się przyjęło mówić. Faktycznie, jeżeli popatrzymy, że nasz PKB spada, to znaczy, że możemy mówić o tym, że to jest kryzys, tak? Nie możemy dzisiaj mówić o tym, że nasza gospodarka rośnie, tylko że nasza gospodarka się kurczy. Tak więc jeżeli też popatrzymy na proste wykresy, no to jasno można stwierdzić. Także to nie jest koniunktura wzrostowa, to nie jest ten czas, kiedy nasza gospodarka rośnie, tylko faktycznie, kiedy nasza gospodarka staje się coraz mniejsza. No tutaj przyczyn tak tego zjawiska jest bardzo dużo. Ja bym powiedział, że takim najważniejszą przyczyną jest oczywiście spadek inwestycji. Tak pamiętamy, że obecny rząd mówił o tym, że w planie Morawieckiego, w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, że te inwestycje w Polsce będą na dużo wyższym poziomie, że nawet będziemy tak mieli 25% inwestycji w całej gospodarce. No wiemy, że to jest bliżej 16%, jeśli nie jeszcze niższe wartości, że brakuje nam środków z Krajowego Planu Odbudowy, bo on by ruszył inwestycje, on by spowodował tak to, żebyśmy najprawdopodobniej nie mieli dzisiaj tak tej technicznej recesji, tak? Tylko te środki z KPO mogłyby na tyle napędzić inwestycje, że mielibyśmy jeszcze lepszą sytuację, jeśli chodzi o rynek pracy, o jeszcze niższe bezrobocie i mielibyśmy jeszcze więcej środków do podziału dla całej gospodarki. Więc pierwsza z tych przyczyn kryzysu, tej recesji, tak, o której dzisiaj mówimy, to jest na pewno to, że po prostu w Polsce coraz mniej opłaca się inwestować. Tak? Tutaj coraz rzadziej tak ktoś chce inwestować. Druga rzecz to oczywiście to, że no, mamy bardzo silny ten silnik dotyczący konsumpcji, tak? Czyli to, że faktycznie bardzo dużo konsumujemy, ale konsumujemy oczywiście na kredyt i to też musimy się z tym liczyć, że to, jak bardzo nasze państwo zostało ostatnio zadłużone, tak, to też będzie miało swoje odzwierciedlenie, chociażby jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, chociażby jeśli chodzi tak o tą siłę gospodarki. Trzecia rzecz to oczywiście inflacja, tak, no bo jeżeli mamy, i to też wiąże się tak z tym pytaniem, tak, dlaczego cudzoziemcy, tak, Ukraińcy uciekają z Polski, no bo jeżeli ktoś popatrzy tak na koszty życia w dwóch państwach. I w jednym państwie ma te koszty życia w miarę przewidywalne, w miarę stałe, tak niezmieniające się. A w drugim państwie ma niższe koszty życia, ale bardzo szybko rosnące. No to z całym szacunkiem tak, ale wiele osób zaczyna myśleć w tą stronę, także to ja wolę mieć przewidywalny system, wiedzieć, prawda, ile zarabiam i ile płacę, niż, prawda, być co chwila przypominanym tak o tym, że za chwilę będzie podwyżka za mieszkanie, za chwilę będzie podwyżka za energię, za chwilę będzie podwyżka za jakieś inne opłaty, co też wpływa na gospodarstwa domowe właśnie cudzoziemców, którzy no, też muszą mieć jakąś przewidywalność tak swojego funkcjonowania. Więc nawet jeśli widzą, tak, że w jednym państwie zarabia się lepiej, ale są wyższe koszty życia, a w drugim państwie zarabia się nieco gorzej, tak, ale koszty życia są niższe, ale jednocześnie bardzo szybko rosną i wynagrodzenia nie nadążają tak za tym wzrostem, no to wiele osób tak faktycznie stwierdzi, to ja wolę trochę gorsze warunki, tak, ale bardziej przewidywalne, tak, trochę gorsze, jeśli chodzi o koszty życia, ale bardziej przewidywalne niż tą niepewność, tak, którą mamy w polskiej gospodarce. I to widać właśnie po tych statystykach dotyczących tego, że Ukraińcy z Polski wyjeżdżają. Ale właśnie, bo mamy teraz, bo to brzmi bardzo niepokojąco, ale to też jest, bo to oznacza, że ten kryzys po pierwsze potrwa dłużej. To nie będzie takie hamowanie, jakaś taka próba krótkiej zadyszki, tylko że wchodzimy
w stagnację, która jest skutkiem polityki no, obecnej władzy, rządu PiS, który kiedy objął w Polsce rządy, polskie inwestycje były na poziomie 20,8% i odpowiadały średniej europejskiej. Obecnie dostępna dana mówi o poziomie inwestycji na poziomie 16 z hakiem i jest to cały czas zniżkowa tendencja w sytuacji, kiedy państwa europejskie podniosły poziom inwestycji o 2 punkty procentowe do góry. Tam już jest prawie 23% średni. Czyli można powiedzieć, że PiS doprowadził do tego, że Polacy nie chcą, i nie tylko Polacy, po prostu nie chcą, że prowadzący działalność nie chcą w Polsce inwestować, co przekłada się na spadek wzrostu PKB, ponieważ ten polski wzrost wynikał tylko i wyłącznie z konsumpcji. I teraz jest podane dane wskaźnikowe, mówią o tym, że konsumujemy no, rok do roku mniej, no bo mamy mniej pieniędzy, boimy się o przyszłość, oszczędzamy, nie chodzimy tak często do knajp, nie chodzimy, po prostu przestajemy konsumować. I no, teraz jest właśnie pytanie takie, dlaczego miałoby się to skończyć? Kiedy mamy cykl koniunkturalny, no to się po prostu gdzieś robi jakieś oczyszczenie, robi się ileś bankructw, a ja mam wrażenie, że dziś przedsiębiorcy po prostu chcą przeczekać rządy PiS-u, że oni po prostu siedzą i czekają i to jest tak trochę powiem, że na walizkach, że jak się suweren nie naprawi i nie zabierze po prostu ciemiężyciela, to my się pakujemy i wychodzimy z Polski. No trochę tak to wygląda, tak? No tutaj wskaźniki makroekonomiczne no, nie są dobre, tak? Mamy inflację co najmniej czterokrotnie przewyższającą cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Z perspektywy świata to są bardzo niestabilne warunki, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Jak popatrzymy tak na naszych sąsiadów ze strefy euro, tak, to ta inflacja jest no, przynajmniej o połowę tak, niższa w tych państwach, a są państwa, tak, gdzie ta inflacja jest jeszcze na niższym poziomie. Więc jeżeli ktoś, prawda, decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, no to widzi, prawda, jak tutaj dużo ma niepewność. Druga rzecz, no to oczywiście też niestabilność naszej waluty, tak, widzimy, że dzisiaj polski złoty jest całkiem mocny, tak, na tle ostatnich miesięcy, na tle ostatnich kwartałów, ale dalej, tak, zachodnie przedsiębiorstwa, które patrzą na to, gdzie warto inwestować, dużo częściej kierują się jednak wyborem miejsc, w których mamy, czy mają stabilną europejską walutę, a nie, no, walutę, która bardzo często, prawda, może się zmieniać. To też jest faktycznie, że inwestorzy na to patrzą, tak, zarówno na inflację, jak i na sytuację walutową, tak, bo to decyduje o ich opłacalności, o rentowności ich biznesów, tak, więc to nie są puste wskaźniki, może z perspektywy osób, które funkcjonują w Polsce, tak, to nie odgrywa większej roli, bo trochę się przyzwyczailiśmy, tak, że mamy wysoką inflację, że ten złoty, prawda, raz jest trochę słabszy, raz jest trochę mocniejszy, raz nam każą trochę więcej zapłacić zawczasy za granicą, raz nam każą trochę mniej, ale generalnie, prawda, się do tego przyzwyczailiśmy, natomiast z perspektywy firm, które no, są zobligowane do tego, tak, żeby podejmować decyzje w oparciu o dane, no to tutaj, prawda, świecą się czerwone lampki, takie są to te wskaźniki, które no, nie sprzyjają temu, żeby w Polsce inwestować. No i to, co może się poprawić, tak, to, co, prawda, wszyscy przedsiębiorcy liczą i dlatego czekają, tak, na tą poprawę sytuacji w Polsce, to są oczywiście środki europejskie, tak, zarówno środki z Krajowego Planu Odbudowy, jak i też środki z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, tak, bo pamiętajmy, że te środki też już powinny do Polski tak naprawdę strumieniami płynąć i powinny być z nich generowane kolejne inwestycje, zarówno inwestycje infrastrukturalne, zarówno inwestycje w przedsiębiorstwa, zarówno inwestycje w kapitał ludzki, tak więc tutaj ten potencjał jak najbardziej jest, mamy szansę tak z tym potencjałem się rozwijać i wrócić tak na tą ścieżkę wzrostu, natomiast póki co chyba wszyscy faktycznie zamrozili tak swoje decyzje, oczekują na to tak, co się wydarzy 15 października i w kolejnych miesiącach, tak, jeżeli coś miałoby się zmienić po wyborach i też właśnie miałyby na przykład szansę napłynąć środki europejskie, ale póki co no, nikt się nie decyduje tak na odważne działania, bo każdy ma jednak świadomość tego, tak, że ten rynek, prawda, różnie może funkcjonować. Jeszcze jedno takie źródło potencjalnego wzrostu to jest oczywiście zakończenie wojny. Tak. Tutaj też rynki kapitałowe bardzo na to liczą, tak, i czekają tak na ten moment, kiedy faktycznie za naszą wschodnią granicą no, w końcu wydarzyłby się pokój, tak, i jakaś stabilizacja. Miejmy nadzieję, że większa i na trwałe, tak, niż jakaś tylko przejściowa, ale jeżeli tak by było, to też jest potencjał na to, żeby do Polski zaczęły płynąć środki od inwestorów z zagranicy, no ale to jest bardzo trudne, tak, i nie zawsze mamy... Właśnie chciałem tu powiedzieć, że tutaj byśmy nie robili ludziom nadziei, tu się należy raczej przygotować na to, że ten konflikt będzie trwał minimum tyle, co wojna w Afganistanie, czyli 10 lat. Ja tu jestem pesymistą, dlatego że Ukraina tych terenów nie odpuści, a na razie wygląda na to, nie idzie jej łatwo odbijanie tych terenów, więc
No, krótko mówiąc, to raczej będzie wyglądało na trwający się konflikt. Czyli teraz już wiemy tak, wiemy to, że musimy 2 miesiące czekać, uzbroić się w cierpliwość, czy być pesymistami, czy optymistami. No, scenariusz optymistyczny to jest taki, że ludzie zaczynają dostawać rząd, w którego przedsiębiorcy mają zaufanie, bo to tutaj już nawet nie mówimy o poparciu ludzi, tylko o ludzi, którzy muszą zainwestować swoje własne pieniądze i muszą mieć ludzi, do których mają zaufanie, a PiS tym swoim polskim ładem, zwanym polskim wałem, ruskim ładem, czyli taka kolosalna porażka, do której oni się sami przyznali w zeszłym roku, kiedy w trakcie trwania roku podatkowego zmieniali kilkakrotnie te podatki, gdzie próbowali tak naprawdę, ja to nazywam, było to tak mało, słabo ukrywana próba opodatkowania ludzi, których uważali za trzon wrogiego elektoratu. Czyli że opodatkujemy elektorat Tuska, żeby dosypać z ich pieniędzy naszemu elektoratowi. No i tu się nagle okazało się to, że ludzie po prostu, to było do przewidzenia, zamykają firmy, zawieszają firmy, przechodzą do szarej strefy, przechodzą do zagranicy, w zależności kto ma jakie obroty. Straszne uderzenie zrobili polskiej gospodarce. Moim zdaniem jeszcze do tej pory nie mamy prawdziwych strat wynikających właśnie z tego tak zwanego polskiego ładu. No ale zabawmy się teraz w stan tego, że gdyby doszło do sytuacji takiej, że nie nastąpi poprawa, nie nastąpi zmiana polityki gospodarczej, PiS się utrzyma, to ten czarny scenariusz tego kryzysu, to jak on może wyglądać? Znaczy, no, na pewno zawsze pierwszym etapem takiego kryzysu jest to, że przedsiębiorcy redukują zatrudnienie, tak? Czyli to, że jeżeli jest to restauracja, tak, to czy na pewno potrzebujemy 5 kelnerów, czy być może 4 nam wystarczy. To jest jakby pierwszy sygnał do tego, że na rynku pracy będzie dużo gorzej, no bo to już przestanie być rynek pracy pracownika, tylko to pracodawcy zaczną zwalniać, bo będą szukali swoich oszczędności. Oczywiście to ma cały dalszy ciąg swoich skutków, no bo jeżeli mniej osób zacznie pracować w gospodarce, to mniej osób będzie płaciło składki, mniej osób będzie płaciło podatki, mniej osób będzie obsługiwało swoje zobowiązania, tak, czyli spłacało kredyty, płaciło za czynsz, płaciło za inne usługi, tak, z których korzysta. Więc jakby tym pierwszym punktem, tak, czy tym pierwszym naprawdę tak alarmistycznym momentem będzie to, jeżeli zacznie nam rosnąć bezrobocie, jeżeli zacznie nam spadać zatrudnienie. To się póki co na szczęście jeszcze nie dzieje, bo przedsiębiorcy no, radzą sobie tak w tych warunkach. Natomiast to jest taki pierwszy sygnał, jeżeli tylko mielibyśmy z tym do czynienia, że w naszej gospodarce będzie już naprawdę duży kryzys, taki naprawdę trudno będzie już z tego wyjść. Druga rzecz to oczywiście obsługa zadłużenia zagranicznego, tak, czy obsługa w ogóle, tak, deficytu i długu, który będzie generowany z finansów publicznych. No dzisiaj znowu, tak, mamy jeszcze tą perspektywę, że nie jest to sytuacja najgorsza, nie jest to sytuacja zła, tak, w której mielibyśmy jakoś mówić tak o tym, że trzeba coś natychmiast z tym zrobić. Ale znowu, tak, ta niejednoznaczność tego, jak wyglądają finanse publiczne, tak, to, że pieniądze z budżetu państwa są przenoszone do różnych funduszy, które funkcjonują obok tego budżetu, nie do końca zgodnie z przepisami chociażby ustawy zasadniczej, tak, czy ustawy o finansach publicznych. To, że mamy bardzo wiele miejsc, w których te pieniądze faktycznie są trochę traktowane jak kreatywna księgowość, tak, że nie ma tych środków, które są oznaczone. Ostatnio, prawda, mieliśmy dużą dyskusję dotyczącą tego, że środki, które miały być przeznaczone na odnawialne źródła energii, tak naprawdę zostały przejedzone. Tak? One wpadły do wspólnego worka i posłużyły tak jako środki na konsumpcję, na stymulowanie konsumpcji przez różnego rodzaju świadczenia w Polsce. Podobnie jak traktujemy środki chociażby z Funduszu Pracy, który dzisiaj, prawda, no, też jest w dobrej kondycji, tak, no bo skoro jest mało bezrobotnych, no to Fundusz Pracy jest w dobrej sytuacji, ale zamiast inwestować te środki, tak, zamiast te środki pomnażać, zamiast czynić sytuację, czy tworzyć ekosystem, tak, pozwalający na to, żeby przedsiębiorstwa mogły się za chwilę rozwijać, no to my środki z Funduszu Pracy transferujemy do Funduszu Solidarnościowego, a Fundusz Solidarnościowy z tego finansuje 13, 14 i inne świadczenia, tak, które są na bieżąco wypłacane, które znowu stymulują konsumpcję, ale niekoniecznie dają nam inwestycje, niekoniecznie dają jakieś szanse na przyszłość. No i jeżeli my tak będziemy patrzyli, tak nieodpowiedzialnie prowadzili finanse publiczne, no to z czasem możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której te ryzyka zaczną nam się nawarstwiać, zaczną nam się potęgować.
wzrost bezrobocia, spadek osób, liczby osób pracujących, problemy z obsługą zadłużenia, niższe wpływy z podatków i składek, to wszystko, jeżeli nam się spiętrzy w jednym momencie, no to doprowadzi tak do bardzo kryzysowej sytuacji, jeżeli chodzi o państwo i wtedy tak naprawdę my będziemy w kolejce stali tak do Brukseli, tak tylko po to, żeby te środki europejskie uruchomiła, bo to będzie jedyna szansa tak na jakiekolwiek przywrócenie inwestycji w Polsce. I mamy taką sytuację, ja patrzę, to jest taka, to jest głosowanie nie tylko polityczne, to jest też głosowanie za stabilnością jak w jakimś sensie, bo... Tak, no my jako pracodawcy też bardzo często zwracamy uwagę na to, tak, że to nie tylko Polski Ład, tak, i to wypaczenie tak w ogóle systemu podatkowego, które miało miejsce w zeszłym roku, ale tak naprawdę to niestabilność prawa, niestabilność przepisów, brak przewidywalności jakichkolwiek rozwiązań, tak. To, że przychodzą posłowie na komisję sejmową i do jednej ustawy, która dotyczy jakichś w miarę niekontrowersyjnych przepisów, tak? Wrzucają nagle poprawki, które dotyczą zupełnie innych rozwiązań, tak? Przykład apteka dla aptekarza, tak? Albo przykład wrzucenia przepisów dotyczących skoków do ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, tak? No to wszystko jakby pokazuje, że nawet jeżeli są przepisy, które są dość dobre, oczekiwane, tak? Przez rynek, no to nagle, prawda, do tego dochodzą politycy, którzy tam, prawda, próbują coś wrzucić swojego, co nie zawsze odpowiada, nie zawsze było konsultowane, w ogóle są wątpliwości, tak? Czy można procedować takie przepisy, jeżeli nie mają one konsultacji, jeżeli nie są one uchwalane w trzech czytaniach w Sejmie, no to wszystko budzi bardzo duże wątpliwości, no i zaskakuje. I znowu, tak, inwestorzy zagraniczni to widzą, inwestorzy zagraniczni też na to patrzą, to też się świeci, prawda, jako ten sygnał kontrolny, jako ta lampka, tak na zasadzie, czy to jest bezpieczne środowisko, czy to są bezpieczne okoliczności, w których mamy nasz korporacyjny kapitał ulokować, tak. No jeżeli takich lampek nam się zaświeci kilka, a już powiedziałem tak, że to jest inflacja, tak, to są kwestie dotyczące innych spraw makroekonomicznych, no to nagle się, prawda, okaże, że wiele przedsiębiorstw zagranicznych powie, no to nie, to my się wstrzymujemy, tak, to my teraz nie możemy inwestować, to jest zbyt duże ryzyko, żeby w Polsce móc dzisiaj prowadzić swoją działalność. Szanowni Państwo, no, scenariusz wydaje się być oczywisty, jeżeli 15 października PiS by utrzymał władzę, to czeka nas wiele lat chudych, ponieważ kryzys, który już dziś mamy, on się pogłębi, po prostu w tej chwili jeszcze mamy pewien okres stagnacji, w której po prostu firmy polskie i niepolskie wstrzymują się z decyzjami, patrząc w którą stronę przechyli się wajcha i, drodzy Państwo, od tego będzie zależało, czy ten kryzys potrwa w Polsce lata, czy też po prostu będzie tak jak, że tak powiem, większość z nas ma nadzieję, że to będzie tylko chwilowe wahnięcie gospodarki. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, doradca w Pracodawcach RP. A ja, drodzy Państwo, polecę na koniec Historię bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. A tutaj widzicie Państwo tajne lochy Putina. To jest temat okładkowy, przewodnikiem po tajnych miastach, między innymi Moskwy, gdzie są podziemne, średniowieczne lochy, które stykają się z nowoczesnymi albo w ogóle po prostu z nowożytnymi schronami z XX wieku. Przewodnikiem jest były oficer wywiadu na kierunku rosyjskim. Polecam, a Państwu i gościowi mówię do zobaczenia. Do zobaczenia.